Bazylika pod wezwaniem świętego Rocha w Białymstoku to kościół rzymskokatolicki ufundowany jako pomnik odzyskania niepodległości, znajdujący się na wzgórzu świętego Rocha w Białymstoku. Powstał na miejscu katolickiego cmentarza z 1839 roku i kaplicy świętego Rocha. 2 lutego 1925 roku ordynariusz wileński, biskup Jerzy Matulewicz, wydał księdzu Adamowi Abramowiczowi zgodę na założenie drugiej parafii w Białymstoku i zbudowanie w niej nowego kościoła. Pod budowę wybrano porośnięte drzewami wzgórze świętego Rocha, na którym znajdował się nieczynny od końca XIX wieku cmentarz z kaplicą pod tym samym wezwaniem. Prace budowlane rozpoczęto w 1927 roku, finansując je prawie wyłącznie z darów wiernych. W chwili wybuchu II wojny światowej kościół był gotowy w stanie surowym. Miał zamontowaną kopułę i ukończoną wieżę, którą wieńczył posąg Matki Boskiej. We wrześniu 1939 roku został na krótko zarekwirowany przez Niemców na koszary. W jego wieży urządzili punkt obserwacyjny. W czasie wojny w dalszym ciągu prowadzono prace budowlane. W 1941 roku rozpoczęto w kościele odprawianie nabożeństw. Prace budowlane zakończono w 1944 roku pod kierownictwem Stanisława Bukowskiego, a 18 sierpnia 1946 roku konsekrowano świątynię. W październiku 2018 roku decyzją papieża Franciszka kościół został podniesiony do rangi bazyliki mniejszej. W tym samym roku, ze względu na wyjątkową rangę artystyczną, kościół wpisano na listę pomników historii w ramach akcji 100 pomników historii na stulecie odzyskania niepodległości. Kościół został zbudowany w stylu modernistyczno-ekspresjonistycznym na planie ośmioboku i składa się z 3 stopniowo narastających brył. Pierwsza tworzy zasadniczy plan świątyni, drugą i trzecią stanowią ośmioboczne, parawanowe attyki. Pierwotnym wezwaniem miała być gwiazda zaranna, która miała symbolizować jutrzenkę niepodległości. Dlatego Sosnowski użył w projekcie planu gwiazdy, którą następnie wykorzystał w innych elementach we wnętrzu. Na przykład sklepienia. Przy budowie korpusu kościoła oraz jego ażurowej wieży użyto żelbetu oraz zastosowano nową technologię, dzięki której osiągnięto efekt przestrzenności i lekkości wnętrza. Całe gwieździste założenie wieńczy wysoka na 78 metrów wieża z kojarzącą się z katedrą w Krzymieńcu Podolskim, 3-metrową postacią Matki Boskiej z 1936 roku, stojącą na piastowskiej koronie, wzorowanej na koronie króla Kazimierza Wielkiego. Dodano wtedy wezwanie królowej korony polskiej i wiążącą się z apokalipsą świętego Jana. Kryształowa struktura sklepień nawiązuje do miejscowych sklepień z XVI wieku w Łomży, Wiźnie, Supraślu i Wilnie. Ołtarz główny wykonany został przez Antoniego Masłonia. W kościele znajdują się 3 rzeźby Stanisława Homo-Popławskiego. Chrystus w ołtarzu głównym, Matka Boska z Dzieciątkiem w ołtarzu zewnętrznym i Chrystus Dobry Pasterz na galerii dziedzińca. Na suficie kościoła znajduje się witraż, rozeta,
przedstawiający symbole Świętego Ducha i ewangelistów. W kościele znajduje się ołtarz Świętego Antoniego i kaplica boczna pod wezwaniem Świętego Rocha. Jest tu też ołtarz Matki Bożej Różańcowej, a także kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej z kopią wileńskiego obrazu. We wnętrzu kaplicy znajduje się także kilka tablic upamiętniających żołnierzy polskich z pułków kresowych. Obok kościoła stoi modernistyczna plebania zbudowana w latach 1929-1932. Kościół jest otoczony murem z czterema wieżyczkami narożnymi nawiązującymi do baszt obronnych. 16 stycznia 2011 roku przy kościele odsłonięto pomnik tablicę ku czci ofiar polskiego Tu-154 w Smoleńsku. Była to inicjatywa proboszcza parafii i społecznego komitetu. Bazylika robi ogromne wrażenie. To piękny pomnik odzyskania przez Polskę niepodległości. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam do oglądania kolejnych filmików i subskrybowania naszego kanału.